Stół zaproszony. To są 64 rowery, które można powiedzieć odstały już swoje. Nie znaleźli się właściciele i dlatego zgodnie z prawem możemy przekazać je społeczności tej szkoły, w której znajduje się miasteczko ruchu drogowego. Tutaj ono zostało otwarte w 2017 roku. Na pewno młodzież te 64 rowery będzie wykorzystywała właśnie do tego, żeby bezpiecznie poruszać się i tutaj, i myślę, że również po ścieżkach rowerowych, których mamy w mieście około 140 kilometrów. Jest powietrze? Tak. Sprawdzony, testowany. Dobrze, poszło. Znak. Że przydadzą się. Dużo osób na pewno skorzysta z tego. Na pewno będziemy doskonalić te umiejętności, a rowery na pewno się przydadzą. Będziemy na pewno na nich zdawać kartę rowerową. Zabierajcie! Oczywiście, że się przydadzą. Jeśli nie tylko dla nas, to i na to też liczę i też zapraszam wszystkich uczniów, wszystkich placówek oświatowych Białegostoku mogą, i też zapraszamy, być u nas osoby niezorganizowane, czyli rodzice z dziećmi, dziadkowie ze swoimi wnukami, żeby poćwiczyć trudne elementy w bezpiecznych warunkach. Do tego zapraszam, bo mamy warunki naprawdę do tego sprzyjające.